Cześć, witajcie, z tej strony Wersjusz. Witam was w kolejnym odcinku z Spin Tyresa. Mam parę wiadomości na początek i nie zapomnijcie, jeżeli wam się film spodoba, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, z informacji takich, że w piątek chyba się pojawi już odcinek ze Spin Tyresa Mud Running. To już sobie kupiłem. I chyba na razie tyle. Jeszcze pewnie będę nagrywał parę tam gier. Ale nie wiem. Zobaczę jeszcze. Bo sobie jeszcze kupiłem jeszcze taką grę jak Car Simulator 2015. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć na moim kanale tą grę, to napiszcie po prostu w komentarzu. Dobra, jedziemy. Pamiętacie, z ostatniego odcinka mieliśmy małe kłopoty? No to jedziemy teraz tym kamazem wyciągnąć sobie no, tą drugą ciężarówkę. Dobra, czekajcie. Zobaczę sobie. Dobra, to na nie w tą stronę. Wow, panie. Wykręcaj tym kamazem. Okej, poprawimy sobie kamerę pojazdu. I powoli już będziemy sobie dojeżdżać. Wrzucę jedynkę plus. Mam nadzieję, że ma dość ten kamaz siły i pasuje to jakoś podjechać inaczej w ogóle. Bo tą górę się nie będę pchał, tylko no właśnie nie wiem jak tym drugim autem wyjadę. To się zobaczy. I to chyba będzie już ostatni odcinek tego Speed Tyresa z tej mapki. No i do przodu. O kurde. Wow. Pan Alek zarył. Damy sobie automat. No i prosto jedziemy. Żeby było to dosyć prosto, żebyśmy w jakieś dziury nie wpadli. O. Nie. No, wyjedziesz. No wyjeżdżaj. No wyjedziesz, ja w ciebie wierzę. Kurde, nie wierzę, nie? Kurde, no.
tu nie wyjadę. To szybko do warsztatu i... Jedziemy jeszcze raz po niego, po to. Jeżeli... Powinno się udać na spokojnie po prostu skoczony. Ten samochód. Ach, jak jeszcze. Dyferencjał włączę, żeby lepiej skręcał. O, i jedziemy. Dobra. Do przodu. W lewo. Mamy piątkę i... Przyjadę sobie tym bokiem. Mi się zdaje, że ten Kamaz jest lepszy od tego auta, co tam było. Mi się zdaje, że tak do płota nie wpada i jest mocniejszy po prostu. No, jedziesz. Ale błotko szaleje. Szaleje bardzo błotko. Akurat się nie spodziewałem. A w Mudroni bardzo fajnie dodali, że jak się jeździ po płocie, to się tak przylepia to w kół. Zobaczycie, bo ja w piątek wrzucam pewnie odcinek Mudroninga. I nie wiem, czy będę zaczynał nową mapkę, czy tak wstępnie pokażę, o co chodzi w tej grze. Na kierownicy już sobie tam poustawiałem, ustawienia, bardzo fajnie się gra, bardzo fajnie. Tu sobie pojedziemy bokiem, że płoto nie walną. No jedź, bajlando, bajlando.
Dobra, zaraz dojedziemy już do tej rzeki. I tylko tą rzekę dobrze przepłynąć. Nie ma jak inaczej, żeby była naprawdę płycisz. Próbujemy w tamtą stronę pojechać. Dobra, jedziemy na śledź. O kurde. O kurde. Ale było dziko. Dobra, widzę tutaj trochę płycizny. Pojedziemy sobie tam, gdzie jest płycizna. O, ciężko się, ale już widzę. O kurde. Masa daje radę jak na razie. Wow, bokiem muszę, bo tam strasznie była dziura. Jak mogliście zauważyć. O, o, o! No i jestem po drugiej stronie. Pięknie. Teraz wystarczy, że tamtego odepchniemy. Jedziemy. A widać tego nieszczęścia. Może dałoby się go tutaj wyciągnąć. Spróbuję. Zaawansowane. Wyciągnięty. Żebym ja tam nie wpadł tym kamazem. O, o, coś idzie. Coś idzie, coś ten kamaz wciągnie. Coś ta kamera zrobiła. O, o, o. Dobra. Ja sobie tym kamazem wycofam. Zaawansowane. I po prostu jak to naprawdę. Ręczny. No, w końcu ciągnie. Teraz podwórkę damy sobie na spokojnie radę. Powinno dać. No i jedziemy. Daję z krasula, ciągniesz. Wierzę w ciebie. Pokaż, jaka jest mocna kopyta. Jest prawie dzień, no to. Aha, bo tutaj się pojechałem, spoko. Czyli po prostu jedziemy do tego.
Mam nadzieję, że tu nie będzie trzeba tego kałaza. Bo jak tu nie wyjedzie, to już naprawdę. Nie no, tu se poradzi, chłopie. Tutaj to ciągnie jak... Na spokojnie. Dobra, trzeba uważać. Zapiął dwójkę i jedziemy. Zapnie dwójkę. Zapnij dwójkę. Zapiął. Zapiął na kureczkę. Tak. Dobra. No i po prostu prosto do celu teraz. No to spoko. Na spokojnie. Dojedziemy sobie. Na jeden plus sobie pojedziemy na spokojnie. Albo nie, zostawię na jeden plus, bo już jak będzie jechał na jeden punkt. Jak dobrze pamiętam, to chyba to jest już ostatni ładunek. Bo zawieźliśmy już chyba jeden. No to będzie ostatni ładunek chyba. Zaraz zobaczymy w ogóle. No, jedziesz. Pochodź pod górę. Pachaj, pachaj. Pokaż na co tu stać. Nie, możliwe, że wyjdzie w środę ten odcinek, wrócę, no albo go wrócę w czwartek, ale w piątek na pewno się, nie wiem, zobaczę. Jest. Czyli tak, czas gry 2 godziny 13 minut, zużyte paliwo 943, odblokowane pojazdy 2 na 5. Odblokowane warsztaty 1 na 1. Odsłonione tereny 2 na 7. Przyjechany dystans 13 km 29. Zaoszczędzony czas minus 25. Właśnie nie wiem o co chodzi z tym. Minus 25. A jak to się powiedzie jak? Da się to jakoś pozbyć. Do menu głównego nie, dzięki. Jeszcze sobie tu pojeździmy po tych terenach. Albo dobra, i pokażę wam jedną rzecz, którą odkryłem kiedyś. No może nie odkryłem, ale zobaczyłem. Tutaj mamy teren doświadczony. Czy dostarczany, coś takiego. O! I można tutaj akurat testować różne pojazdy. O! Na przykład przyczepy, to tam na drewno. Dobra. To usuniemy. O. Zatakuj pomocy dodać. I po prostu na to. I to jest ten najlepszy pojazd. Chyba tak, to jest ten, to koła można fajnie zmieniać, ale zaraz zobaczymy. Dobra. A jak można na długie kłody zamontować?
to chyba nie ten pojazd. Zobaczymy sobie ten pojazd. Tym akurat nie jeździłem, nie zobaczę. Przed tym to chyba drewno można przełożyć. Umieść pojazd. Zaczepam z ludzi, aby się zapala drewno. Trzecie. Widz sobie umieść pojazd. Druga przyczepa na drewno. I sprawdzimy, czy mogę podłączyć. Ciekawy jestem. O kurde. No to się nie zdziało. O! No. No i co, jest? No i kto powiedział, że Polak nie potrafi? Polak wszystko potrafi. O kurde. Aha, dobra, pozdro. Wywaliło mi Screen Times. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Dzięki, że byliście na tym odcinku.